Adam Ślusarski, witam Państwa w kolejnym programie Po stronie prawdy. Szanowni Państwo, w całej naszej ojczyźnie w ostatnim czasie powstają nowe maszty telefonii komórkowej i tak jest również w Ciechocinku i są wokół tego kontrowersje i te kontrowersje widzi część mieszkańców. Chcemy porozmawiać z mieszkańcami, którzy mają tego typu maszty tak naprawdę na wprost swoich okien. Zachęcamy do tego, aby przyjrzeć się tej sprawie, ponieważ w bardzo wielu miejscowościach w Polsce powstają tego typu maszty i chyba tak na to wszystko wskazuje, będą powstawać, więc warto coś na ten temat wiedzieć. Między innymi do naszej redakcji zwrócił się pan Jarosław Jucewicz, mieszkaniec Ciechocinka. Panie Jarosławie, pan mieszka bardzo blisko tego masztu, który już, przypomnijmy, istnieje. Tak, dokładnie. Dzień dobry Państwu. Jest pan tego typu masztem zaniepokojony. Proszę powiedzieć, jak wygląda ta sprawa zwracania się was do różnych instytucji, urzędów? To znaczy, pierwsze chyba takie kluczowe pytanie zostało skierowane do Urzędu Miejskiego z racji tego, że maszt powstał w 2017 roku pod koniec marca. Skierowałem jako osoba prywatna skargę na burmistrza w związku z przeprowadzonym postępowaniem ze względu na to, że maszt powstał bez wiedzy mieszkańców. On został wniesiony tak naprawdę w ciągu 3 dni. W środę maszt rozstawiono, w sobotę już stał u góry i, że tak powiem, funkcjonował. Mieszkańcy nic o tym nie wiedzieli i stąd się okazało, że zaczęliśmy zbierać podpisy, aby dać sygnał temu, że jesteśmy przeciwni tej budowli. Po skierowaniu skargi do Urzędu Miejskiego, skarga tak naprawdę została rozbita na 2 części. Pierwsza część pozostała w Urzędzie Miejskim odnośnie sposobu zawiadomienia mieszkańców w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń. Natomiast pozostała część odnośnie wad w zapoznaniu się z projektem budowlanym, ale nie tylko, nierozważenie tego, co tam było w tym projekcie budowlanym zawarte. Burmistrz, że tak powiem, nie rozpatrzył tego, nie poddał pod wątpliwość, nie zweryfikował tych danych, które tam zostały przedstawione i, że tak powiem, podpisał wniosek bez jakiejś tam głębszej analizy, co skutkowało, iż ta moja skarga powędrowała dalej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławku. Oczywiście Samorządowe Kolegium Odwoławcze odrzuciło moją skargę ze względu na to, że stwierdziło, że nie jestem, że tak powiem, osobą, która może się wypowiadać w tej kwestii, nie uznano mnie za stronę w postępowaniu. W międzyczasie udało mi się zwrócić do pana Zbigniewa Gelzeloka, prezesa Stowarzyszenia Prawo do Życia, który tak naprawdę wsparł mnie mentalnie i swoją wiedzą odnośnie dalszego postępowania, nakierował na dalszą drogę i wystąpił sam jako Stowarzyszenie Prawo do Życia z wnioskiem o wszczęcie postępowania z urzędu. O dziwo przyniosło to skutek i Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławku, które za pierwszym razem odrzuciło i nie stwierdziło żadnych uchybień w tej administracyjnej decyzji, za drugim razem postanowiło, iż w innym składzie orzekającym, że faktycznie ta decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Ze względu na to, że tak naprawdę minął już rok, od którego można było się odwołać i uchylić tą decyzję, SKO wskazało tylko, że faktycznie decyzja została wydana z naruszeniem prawa, no i ona, że tak powiem, pozostaje w kwestii takiej niezałatwionej. W międzyczasie ja starałem się dowodzić swoich praw, że jako mieszkaniec i tutaj mieszkaniec bloków, sąsiad około 50 metrów tego masztu, chcę zabierać głos i się wypowiadać w tej kwestii merytorycznie, nie tylko podnosząc to gdzieś tam w mediach społecznościowych i w mediach lokalnych. Starałem się w sądzie walczyć o swoje prawo do samostanowienia i podejmowania działań w tym kierunku. W związku z tym skierowaliśmy wspólnie ze stowarzyszeniem w moim imieniu do Sądu Wojewódzkiego, Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy zażalenie na skargę Samorządowego Kolegium Odwoławczego, podnosząc kwestię między innymi tego, że inwestor nie skumulował tej mocy tych anten i, że tak powiem, oprzedł po części ustawę o polach elektromagnetycznych, nie kwalifikując tego przedsięwzięcia do potencjalnie znaczących, które mogą oddziaływać na środowisko.
W związku z tym te odległości, które są niebezpieczne dla ludzkości, zostały pomniejszone. One de facto, jak inwestor wskazał w swojej decyzji, powinny wynosić tylko 70 metrów. Natomiast po skumulowaniu tych mocy, tych anten, te odległości są w okolicy od 150 do 200 metrów. I tak jak inwestor wskazał, to nie są odległości tylko w linii prostej, ale one obejmują 360 stopni, co potwierdziły niejednokrotnie sądy administracyjne w Polsce. Dlatego Wojewódzki Sąd Administracyjny ze względu na takie rażące naruszenie prawa przy tej decyzji uznał, że samorządowe kolegium odwoławcze, ale także burmistrz nie mogli odmówić, że tak powiem, mi udziału jako stronie w postępowaniu, a tym samym nie zabezpieczyli mojego bezpieczeństwa emisyjnego odnośnie tej decyzji. Także ta sprawa cały czas biegnie w toku. Teraz chcemy składać cofnięcie pozwolenia na budowę ze względu na naruszenie tych wszystkich przepisów, które zostały stwierdzone i decyzją samorządowego kolegium odwoławczego w Wrocławku, ale także decyzją odnośnie uznania mnie za stronę w postępowaniu w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Bydgoszczy. Tak ta sprawa na chwilę obecną wygląda. Będziemy czynić te kroki, żeby tu podjąć i usunąć ten marsz z tego naszego życia. Jest on zanieczyszczeniem elektromagnetycznym nie tylko dla mnie jako mieszkańca, ale także dla Ciechocinka. Dziękuję. Mówił pan Jarosław Jucewicz, mieszkaniec Ciechocinka. Jak widać, proszę państwa, można ominąć pewnego rodzaju przepisy, no ale też pytanie, jak to się dzieje, że innego rodzaju urzędy tego nie widzą. A może jest inaczej? Tym bardziej zapraszamy państwa, aby zostać z nami. Pan Marcin Zajączkowski, przewodniczący Rady Miejskiej w Ciechocinku. Panie przewodniczący, widzimy tutaj też ładny budynek. Wiemy, że jest to pewien też zamysł architektoniczny, tak z tego widać. Jak taki maszt wpisuje się w działalność konserwatora zabytków, czy generalnie konserwatora, no, osoby, która dba również o wygląd miasta? Witam państwa serdecznie, Marcin Zajączkowski z tej strony. Panie redaktorze, to jak się wpisuje to w przestrzeń publiczną i w przestrzeń, taki ogólno pojęty ład przestrzenny, to widać za moimi plecami. Trudno mówić, żeby w mieście uzdrowiskowym, a miasto uzdrowiskowe w Polsce jest niecałe 50, do którego przyjeżdżają ludzie z całej Polski i leczyć się. Można mówić o tym, że blisko strefy uzdrowiskowej A, bo stoimy w miejscu, gdzie 100 metrów od tego miejsca, w którym teraz stoimy, jest najbliższe sanatorium, do którego przyjeżdżają przez cały rok ludzie się leczyć. Kiedy dowiedziałem się o powstaniu tego masztu, kiedy go po raz pierwszy zobaczyłem, to po prostu nie miałem. I natychmiast skierowałem pismo do delegatury wojewódzkiego konserwatora ochrony zabytków do Włocławka z zapytaniem, jakimi kryteriami kierował się wojewódzki konserwator, a w zasadzie kierownik delegatury, uzgadniając inwestycję celu publicznego, jaką była budowa tego masztu. Oczywiście poza urzędniczym bełkotem i wymienieniem kilkunastu paragrafów o tym, że tego typu inwestycja podlega stosownym rygorom, że pomimo tego, że budynek hali targowej wybudowany był w latach 20., pomimo tego, że jest wpisany na wojewódzką ewidencję zabytków, to formalno-prawnej ochronie nie podlega, stąd też konserwator, a w zasadzie pani kierownik delegatury, ograniczyła się tylko do wytycznych co do, i to jest bardzo ciekawe, koloru tej instalacji. I tylko tyle. Panie przewodniczący, no, hala targowa, pan mówi lata 20, wygląda no brzydko, że tak się określa, ale to moja opinia. Natomiast widzę obok drugi budynek, który jest, nawiązuje jakoś do tej hali targowej. Więc ktoś o tym pomyślał, że nakazał taką elewację, która by tworzyła jakiś klimat, tak? Jakiś po prostu zwarty architektonicznie układ. A tutaj widzimy taką konstrukcję na tym budynku, która wygląda, no państwo sami widzą. Poza tymi wymogami jakby formalnymi, które zostały naruszone, o których wspomniał Jarek Jurcewicz, i to trzeba powiedzieć o tym, że jesteśmy w centrum miasta, w centrum uzdrowiska. To jest miejsce, gdzie przychodzą nie tylko mieszkańcy tego miasta, ale rzesze turystów, i każdy się dziwi, widząc to się w takim uzdrowisku, które jest perłą uzdrowisk polskich, dzieje. To jest po pierwsze. Po drugie, faktycznie tak jest, że
podobno podczas uzgadniania inwestycji, mówi pan o tym hoteliku, który jest po mojej prawej stronie, podobno wojewódzki konserwator zabytków określił kształt elewacji, żeby był być zbliżony do projektu, a w zasadzie zbliżony do kształtu hali targowej. I tak też zostało uczynione. Chodziło o to, żeby tą przestrzeń tutaj, tą przestrzeń publiczną stworzyć spójną. A teraz w zasadzie wygląda na to, że w tej przestrzeni publicznej można stawiać, co komu się żywnie podoba. Dziękuję. Mówił pan Marcin Zajączkowski, przewodniczący Rady Miasta. Są również przedstawiciele Urzędu Miasta w osobie pani Justyny Kwiatkowskiej, starszy tutaj Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, przepraszam, pani Justyna Kwiatkowska, starszy specjalista w dziale monitoringu środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, oddział we Włocławku. Proszę powiedzieć, czy tego typu inwestycja w jakiś sposób koliduje, czy też koresponduje z instytucją, którą pani reprezentuje, ponieważ bardzo często to właśnie ta instytucja jest przywoływana, no tak czasami przez mieszkańców, na ratunek, na pomoc. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzi badania poziomu pól elektromagnetycznych na terenie całego naszego województwa. Jeden taki punkt jest w Ciechocinku, znajduje się przy ulicy Zdrojowej 46. Pomiary prowadzone są zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z 12 listopada 2007 roku. Badania prowadzi się raz w roku. Muszą być spełnione odpowiednie kryteria, wymagania. Temperatura nie może być niższa niż 0 stopni, wilgotność nie większa niż 75%, brak opadów atmosferycznych. Ostatnie takie badania w Ciechocinku były prowadzone w 2017 roku, dokładnie 6 lipca. Na podstawie tych badań, wyników, nie stwierdzono przekroczenia poziomu pól elektromagnetycznych. Mogę nadmienić, że norma dopuszczalna dla poziomu pól elektromagnetycznych to jest 7 V na metr, a na podstawie uzyskanych wyników to były 0,2 V na metra. Dziękuję. To była pani Justyna Kwiatkowska, specjalista w dziale monitoringu środowiska. Również z tej instytucji jest pan Sławomir Mądrzycki, starszy inspektor ochrony środowiska. Pan zajmuje się tą częścią laboratoryjną tych wyników, oceną tych wyników. Jak to wygląda? Ja dokładnie zajmuję się kontrolą też takich instalacji. Jeśli idzie o tą instalację i tego inwestora, w związku z uruchomieniem tej instalacji przedłożył on wyniki pomiarów emisji zanieczyszczeń tych pól elektromagnetycznych. Obowiązek ten wynika z artykułu 122a Prawa Ochrony Środowiska. Inwestor jest obowiązany w swoim zakresie przeprowadzić takie badania. Te badania przeprowadziło laboratorium z Torunia, które ma akredytację w zakresie przeprowadzania pomiarów pól elektromagnetycznych. Wyznaczono tutaj w okolicy tej inwestycji 53 punkty pomiarowe i na podstawie przedłożonych do nas wyników pomiarów stwierdziliśmy, że no nie ma w nich przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych. Czyli tak dla uściślenia, to inne laboratorium, inna instytucja posiadająca akredytację, ona bada, pan sprawdza. Tak, tak, tak właśnie było. Dziękuję. Mówi pan Sławomir Mądrzycki, starszy inspektor ochrony środowiska w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Proszę państwa, jak widać, są pewnego rodzaju normy, które trzeba spełnić, aby tego typu inwestycje postawić. Jak mówi pan inspektor, są one spełnione, więc szukamy tutaj dalszych opinii, aby zobaczyć, czy mieszkańcy mają podstawy do obaw. Przypomnijmy, proszę państwa, znajdujemy się w Ciechocinku, w uzdrowisku, a mówimy o kontrowersjach wokół masztu telefonii komórkowej. Na potrzeby naszego programu połączyliśmy się z panią Bożeną Leszkowicz z Warszawy. Czy słyszymy się, pani Bożeno? Tak, halo? Dzień dobry, jestem na linii. Tak, słucham pana. Halo, pani Bożeno, czy słyszymy się? Tak, czy pan mnie słyszy?
No widać, chwilowo nie słyszymy się, więc przejdę halo, do... Halo, halo. A jest pani, ja dobrze. Pana słyszę. A dobrze, i my już panią też słyszymy. Pani Bożeno, pani jest osobą, która ma stwierdzoną nadwrażliwość na fale elektromagnetyczne. Proszę nam powiedzieć, w jaki sposób doszło do tego, że pani ma taką chorobę. O tym, że mam taką chorobę, dowiedziałam się po pewnym czasie, dosłownie po kilku tygodniach od czasu, kiedy nad moim mieszkaniem, dosłownie 4 metry od mojego łóżka, stanęła na dachu mojego budynku stacja telefonii komórkowej. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, z czym się to będzie wiązało. Dosyć szybko zaczęły się moje problemy zdrowotne. Najpierw to były zupełnie niewinne sumy w uszach, twędzenie wewnątrz uszu. Zaczęły się problemy ze snem, których nigdy nie miałam, jakieś bóle głowy dziwne, których też nigdy nie miałam, które się nasilały po dłuższym pobycie w domu. I z tymi objawami zaczęłam się zgłaszać do różnych lekarzy. Ponieważ mieszkam naprzeciwko Instytutu Neurologii, przeważnie w niedzielne popołudnia, bo wtedy dłużej przebywam w domu, powiedzmy całą sobotę i niedzielę, zgłaszałam się na izbę przyjęć do tegoż instytutu z bardzo silnym bólem głowy, któremu towarzyszyły zawroty głowy i aż mdłości. Za każdym razem lekarz stwierdzał też bardzo wysokie ciśnienie i temu właśnie przypisywał powód tych moich dolegliwości. Zrobiono mi wówczas badanie obrazowe głowy, które nie wykazało żadnych niepokojących zmian. W związku z tym zostałam odesłana do lekarza ogólnego celem leczenia nadciśnienia. Ale ciśnienia nie można było leczyć, ponieważ ono tak skakało, a potem, jak się okazało, ponieważ miałam założonego holtera, podwyższało się już w momencie, kiedy przekraczałam próg mojego mieszkania i niczym nie można było go obniżyć. Pomagało opuszczenie mieszkania. Podobnie było z innymi objawami. Zaczęłam mieć chroniczne zmęczenie, nic nie pomagało. Żaden odpoczynek był skuteczny jakby tylko wtedy, kiedy odpoczywałam poza swoim mieszkaniem. Zaczęłam mieć dziwne nerwobóle w różnych miejscach. Pojawiły się też na moim zaburzenia koncentracji i pamięci, co bardzo przeszkadzało mi w pracy, wskutek czego byłam praktycznie cały czas na zwolnieniach lekarskich. Nie mogłam, miałam też kłopoty ze znalezieniem odpowiedniego słowa. Nie mogłam zapamiętać najprostszych rzeczy, czyli zaczęła szwankować tak zwana pamięć świeża. Ten zespół objawów bardzo mnie niepokoił, ale kiedy się zjawiałam u poszczególnych lekarzy, to lekarz reagował na syndrom, na objawy, które jakby leżały w jego kompetencji, prawda? Natomiast nikt nie ogarniał tego całościowo. Dopiero kiedy zaczęłam mieć problemy ze skórą, pojawiał się na moim ciele nie tylko świąt potworny, ale też trudno gojące się otwarte rany na całym ciele, które wymagały bardzo specyficznej pielęgnacji, co nie pozwalało mi wręcz wychodzić z domu. Musiałam smarować każdą zmianę i nie zakrywać jej. Jednym słowem, skończyło się to tak, że byłam praktycznie prawie rok na zwolnieniach lekarskich, potem zostałam przez pracodawcę zmuszona do przejścia na wcześniejszą emeryturę, co wtedy jeszcze było możliwe, a ostatecznie stwierdzono u mnie nowotwór, którego jeszcze kilka miesięcy temu bardzo szczegółowe badania nie wykryły. Ostatecznie musiałam opuścić swoje mieszkanie, ponieważ stwierdziłam, że właśnie w nim te objawy się nasilają. Zostałam zmuszona do wynajęcia innego mieszkania, w zasadzie pokoju przy obcej rodzinie. Przez 8 lat tak się tułałam. Moje mieszkanie własnościowe stało puste. Więc chcę powiedzieć, że zaczęłam szukać różnych informacji na ten temat w momencie, kiedy lekarze zaczęli mi zadawać to samo pytanie, czy pracuję w warunkach szkodliwych, albo czy coś zmieniło się w moim mieszkaniu. Ponieważ na pierwsze pytanie i na drugie musiałam odpowiedzieć nie,
Upewniło mnie to w tym skojarzeniu, że przyczyną moich kłopotów jest stacja bazowa. Powiedziałam to jednemu z lekarzy, który popatrzył na mnie i powiedział, niech pani ucieka z tego domu. Oczywiście były robione pomiary i tu chcę nawiązać do tego, co usłyszałam od państwa występującego w państwa programie, którzy stwierdzili, że wszystkie pomiary wykonywane w okolicy stacji bazowej spełniają normy. Otóż one zawsze będą spełniać normy. Tylko ponieważ jest zasada, że każda jednostka, która wykonuje pomiary, ma obowiązek wcześniej powiadomić operatora. Ten zaś ma możliwość zdalnego obniżenia jej mocy. Więc normy są przede wszystkim, nie są oparte na przesłankach biologicznych i pomijają czynnik czasu. Tymczasem na przykład przy takim zespole symptomów jak nadwrażliwość elektromagnetyczna, a muszę powiedzieć, że najnowsze badania, które otrzymaliśmy z Francji kilka dni temu, stwierdzają, że na tę przypadłość cierpi francuska agencja rządowa. Po 4 latach badań opublikowała raport na temat elektrowrażliwości, który stwierdza, że 5% populacji Francji cierpi na elektrowrażliwość. A więc w odniesieniu do populacji Polski byłoby to około 2 milionów. Dlaczego to nie jest tak powszechne? Otóż mało kto wie, że taki zespół istnieje. Trzeba by było połączyć wszystkie te objawy i trafić do lekarza, który spojrzałby na wszystkie te objawy z różnych układów całościowo, a także który by zsynchronizował ich wystąpienie w czasie z pojawieniem się źródła promieniowania. Pani Barbaro, mam takie pytanie, bo pani właśnie do takiego lekarza trafiła. Mam tutaj pani opinię, którą pani zgodziła się również przedstawić z Paryskiego Uniwersytetu imienia Kartezjusza. Pani w Paryżu profesor Dominique Bellom badał i wystawił opinię, pod którą się również podpisał. Więc pani tego typu badania ma, że ma pani tą nadwrażliwość. Tą nadwrażliwość, tak. W Polsce nikt się nie zgodził mnie przyjąć. Sąd rejonowy, który dostał takie polecenie z sądu apelacyjnego, przez 2 lata szukał biegłego. I wszystkie placówki do tego predestynowane odmawiały mi takich badań. W związku z tym zwróciłam się do placówki za granicą. W Paryżu. Pani Bożeno, dziękuję uprzejmie za tę informację. Pani Bożena Leszkowicz nie jest przypadkiem, przepraszam, że tak powiem, z Ciechocinka, ale z Warszawy. Proszę państwa, no jak widać, ta pani mieszkała pod nadajnikiem i wszystkie instytucje na to tam w Warszawie wykazały, że wszystko będzie w porządku, wszystko jest jak najbardziej tak. Zarówno ten, kto buduje, ten, kto zleca, ten, kto kontroluje i ten, kto kontroluje tego, który kontroluje. No tak to niestety wygląda. Jak to jest w Ciechocinku? O tym zobaczymy dalej. Zapraszam państwa, aby pozostać z nami. Przypomnijmy raz jeszcze, znajdujemy się w Ciechocinku, mówimy o kontrowersjach wokół masztu telefonii komórkowej. Pan doktor medycyny Sergiusz Bojenko jest pan naczelnym lekarzem w misjach pokojowych ONZ-u, internista, kardiolog. Panie doktorze, to co pan wysłuchuje i to z czym pan ma do czynienia i przede wszystkim wiedza medyczna, jaką pan posiada, jak również opinie, które są z Paryża, jak pan patrzy na problem nie tylko pani Bożeny, ale tutaj mieszkańców i was, bo pan też stąd jest. Witam państwa. No, słuchałem z wielką uwagą tej relacji pani, która, u której stwierdzono nadwrażliwość na pole elektromagnetyczne, no nic dodać, nic ująć. To, że promieniowanie elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości, a mówimy tu o polach od 300 MHz do 300 GHz już w tej chwili, nie są dobrotliwe dla zdrowia, to wiadomo od dawna. Praktycznie od wprowadzenia pierwszych stacji radiolokacyjnych w czasie II wojny światowej, uważa się, że przez Anglików, ale to też opinie są różne, prowadzone są badania nad wpływem
pól elektromagnetycznych na organizmy żywe, generalnie, nie tylko na organizmy ludzkie. Zgromadzono dziesiątki tysięcy badań, publikacji. One są dostępne ogólnie. No, wystarczy do jakiegokolwiek indeksa Medicusa zajrzeć w bibliotece medycznej i dostaniemy dostęp. W internecie to jest dostępne. Tu nie ma żadnej wątpliwości, że mikrofale mają niekorzystny wpływ na generalnie na zdrowie, a w szczególności na układ odpornościowy, bo od tego się zaczynamy. Objawy, które pani nam o których opowiadała, właściwie źródłem tego wszystkiego jest źle funkcjonujący układ odpornościowy. To, że promieniowanie elektromagnetyczne ma zły wpływ na układ odpornościowy, wykazano już dziesiątki lat temu. Ja miałem w swojej karierze okazję pracować w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie, który zajmował się ochroną pracowników z wojsk lotniczych i Wojsk Ochrony Powietrznej kraju, osób, które pracowały na radarach, i ci ludzie byli objęci okresową kontrolą lekarską, bardzo ścisłą, bardzo dokładną, i muszę powiedzieć, że zdarzały się przypadki nowotworów, głównie krwi, białaczek u ludzi zatrudnionych przy tych stacjach radarowych, mimo że oni byli bardzo ściśle badani, bardzo ściśle kontrolowani. Także tu myślę, że nie ma nad czym zupełnie dyskutować. Kłopot polega na tym, że świadomość tego w społeczeństwie, również wśród moich kolegów lekarzy, jest póki co średnia. Nie chcę mówić żadna, bo lekarze coraz częściej mają świadomość, że takie zespoły występują, że te mikrofale działają niekorzystnie, ale w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z konkretnym pacjentem, u którego pojawiają się tak rozległe, rozliczne objawy, bardzo trudno jest wpaść na pomysł. W medycynie generalnie postawienie rozpoznania, czyli znalezienie pomysłu, co temu pacjentowi dolega, jest kluczem do sukcesu, czyli do skutecznego leczenia. Panie doktorze, tym bardziej jeśli na skutek tego oddziaływania, bo niektóre osoby są na to nadwrażliwe właśnie z tego względu, kłopoty, idzie taki lekarz, pacjent do lekarza, kłopoty z pamięcią, nadwrażliwość, nic tylko jakaś hipochondria. Jest to również, myślę, wynikiem sposobu, w jaki jest zorganizowana opieka medyczna, nie tylko w Polsce, bo i w wielu innych państwach. Idziemy do specjalisty, idziemy do dermatologa, idziemy do neurologa i z reguły ci lekarze patrzą bardzo jednostronnie, tylko z punktu widzenia własnej specjalności na to, co pacjentowi dolega. Dawniej taki ogólny lekarz omnibus praktycznie zajmował się wszystkim. W tej chwili nie ma takich lekarzy i trudno, żeby byli. Natomiast problem polega na tym, żeby jednak tą wiedzę udało się nam rozpowszechnić, że takie przypadki są, takie istoty ludzkie istnieją. Przecież to pole elektromagnetyczne ma nie tylko wpływ negatywny na ludzkie organizmy. Są badania na pszczołach na przykład. Pszczoły przestają funkcjonować jako owady zapylające, jeżeli napromieniujemy je odpowiednimi dawkami. Oczywiście wszystko zależy od dawek, od ekspozycji, od czasu. Aczkolwiek, tak jak tutaj słyszeliśmy, żeby było jeszcze ciekawiej, ja się tym problemem od dość dawna interesuję. Akurat pod anteną jest najmniejsze natężenie pola elektromagnetycznego. Także to, że antena była 4 metry nad głową, to akurat dla tej pani było bardzo dobrze, że ona była tak blisko, bo wiązka idzie szeroko, ale na dużą odległość, ale nie akurat w tym miejscu. I mimo że tam przecież pomiary wykazywały, że było wszystko w porządku, wystarczyła ta minimalna ilość pola elektromagnetycznego, akurat to takiej, a nie innej częstotliwości, żeby układ odpornościowy oszalał, krótko mówiąc, u tej osoby. Panie doktorze, właśnie, jeśli pod tamką anteną, mówią specjaliści, jest najmniejsze zagrożenie, to być może nawet u tej pani nie badano, bo po co badać pod anteną, jak tam wiadomo, że nie będzie, ale tego nie stwierdzamy. Panie doktorze, powiedział pan bardzo ważną rzecz, bo osoby, które są narażone na tego typu promieniowanie elektromagnetyczne, przechodzą badania, kontrole, ale ich czas pracy jest specjalnie normowany, aby przede wszystkim jest to czas pracy, a nie odpoczynku. To nie jest ciągłe, całą dobę narażenie. Natomiast tutaj mieszkańcy przebywają cały czas w pobliżu tej anteny. To jest różnica, bo maszynista po pewnym czasie wysiądzie z pociągu, idzie do domu. Ktoś inny narażony też ma urlop i też
idzie gdzieś, natomiast gdzie ci mieszkańcy mają pójść. Takie pytanie, na jakie objawy można by zwrócić uwagę? Oczywiście nie mówimy, że to już na pewno jest ta choroba i nadwrażliwość, ale na co należałoby tak jakoś wstępnie zwrócić uwagę, jeśli podejrzewa się tutaj oddziaływanie tego typu promieniowania? No, cały kod polega na tym, że zestaw objawów jest bardzo szeroki i praktycznie no można by zwrócić uwagę, że coś jest nie tak, tak jak w przypadku akurat tej pacjentki. No, pojawia się nagle zespół przeróżnych, dziwnych zjawisk, które trudno wytłumaczyć w sposób racjonalny innymi, że tak powiem, przyczynami. No cokolwiek, co generalnie, no nie ma jednego objawu. Z racji, że pole elektromagnetyczne niekorzystnie wpływa przede wszystkim na układ odpornościowy, to zacznijmy od tego. Ludzie zaczynają chorować, często infekcje łatwo łapią, pojawiają się bóle głowy, pojawia się przeróżna gama wszelkich objawów. Inna rzecz, że no przecież wszyscy używamy telefonów komórkowych, trudno, żebyśmy przestali używać telefonów komórkowych, ale tak jak pan wspomniał, tu w przypadku stacji bazowej my nie mamy żadnego wyboru, jak długo będziemy przebywać, no chyba, że się wyniesiemy z tego miejsca. Przy używaniu telefonu komórkowego możemy go wyłączyć, możemy go odstawić, nie musimy go używać. Tu nie mamy żadnego wyboru. Mało tego, nie zdajemy sobie zupełnie sprawy z tego, że taki czynnik może działać. Dziękuję. Mówił pan doktor medycyny Sergiusz Bojenko, naczelny lekarz w misjach pokojowych ONZ-u. Są przedstawiciele z Urzędu Miasta w osobach pani Magdaleny Zwierzchowskiej-Drożdża z Urzędu Miejskiego w Ciechocinku. Proszę nam powiedzieć, jak wyglądała ta sprawa procedowania tego typu inwestycji, albo w zasadzie tej po prostu inwestycji. Jak to wygląda od strony Urzędu Miasta? Tego typu inwestycja w naszym mieście, urzędzie. Niestety no, wpłynął wniosek też. Oczywiście nie byliśmy zadowoleni, że ma powstać u nas stacja bazowa, tak, w takim miejscu, ale no, ustawodawca z roku na rok no, daje zielone światło tego typu inwestycjom, liberalizuje przepisy, które kiedyś były bardzo mocno zaostrzone, a z roku na rok są łagodzone, mniej restrykcyjne. Z artykułu 6 gospodarki nieruchomościami wynika wprost, że to jest cel publiczny. Niestety no, urząd nie miał wyjścia, musiał wydać taką decyzję. Oczywiście ta decyzja powstała na podstawie też no pierwotnie opinii radcy prawnego, który obsługuje urząd, który stwierdził w swojej opinii, że no, nie mamy innego wyjścia, krótko mówiąc, tak, musimy wszcząć to postępowanie. Urbanista, który wykonywał projekt decyzji pani Elżbieta Matusiak, no, podobne miała zdanie. My liczyliśmy jeszcze na to, wszczynając postępowanie, że pomoże nam bardzo w tej sprawie konserwator zabytków wojewódzki, tak? Bo to jest zabytek w wojewódzkiej ewidencji zabytków się znajduje. Myśleliśmy, że są instrumenty prawne, które pozwolą wstrzymać wydanie tej decyzji, powstanie tej inwestycji. Niestety, jak się okazało, konserwator no, uzgodniła projekt decyzji, tak, celu publicznego dla stacji bazowej, pod którą stoimy. Tą decyzję uzgodnił również regionalny dyrektor ochrony środowiska w Bydgoszczy, Ministerstwo Zdrowia, wojewódzki sanepid. To nie jest tak, że ona powstała, wie pan, bo urząd miał takie widzimisię i decyzja powstała i my popełniliśmy jakiś błąd. To szereg organów się wypowiadało na ten temat. Oprócz tego, że my ustaliliśmy lokalizację dla tego przedsięwzięcia, to przecież pozwolenie na budowę tej stacji powstało dopiero w starostwie powiatowym. Dopiero tam został przedłożony. Dopiero tam został przedłożony projekt, jak ma to wyglądać. My nie wiedzieliśmy, jak to będzie wyglądało. My znaliśmy parametry inwestycji, tak, ale nie wiedzieliśmy, że to będzie tak szpetna konstrukcja. Konstrukcję tą też uzgodnił konserwator zabytków wojewódzki, tak. Kolejnym etapem było dopuszczenie do użytku przez inspektora nadzoru budowlanego, który też analizował, miał badania, o których państwo z WIOŚ-u mówili, że w 53 punktach było badane, w budynkach również, bo nie tylko wokół terenu ta antena. Nigdzie nie było przekroczeń. No, nie podoba nam się to bardzo. Gdybyśmy mogli, to byśmy to wstrzymali, tak? Ale niestety ustawodawca no, zobowiązuje nas do wszczęcia takiego postępowania i zakończenia go decyzją.
Dziękuję. Mówiła pani Magdalena Zwierzchowska-Droszcz z Urzędu Miasta w Ciechocinku. Jest również pani Elżbieta Matusiak, autor projektu decyzji, urbanista. Proszę powiedzieć, czy jakie pani miała możliwości do tego, aby powstrzymać taką inwestycję albo żeby ją wybudować zgodnie z, no, ze sztuką? Dzień dobry państwu. Zasady lokalizacji tego typu inwestycji określa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wszelkiego rodzaju inwestycje budowlane mogą być lokalizowane albo w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, albo w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, albo w drodze ustalenia warunków zabudowy. W przypadku takiej inwestycji sporządza się decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ, który taką decyzję wydaje, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ma 65 dni na wydanie takiej decyzji i za każdy dzień jakby zwłoki ustawowo musiałby płacić karę 500 zł. I za jeden dzień zwłoki. Więc każdy organ oczywiście, który jest zobligowany do wydania takiej decyzji, no bardzo pilnuje tych terminów i stara się jakoś w tym czasie zdążyć, co w przypadku Ciechocinka jest bardzo trudne, bo tak jak już to moja przedmówczyni wspomniała, miasto Ciechocinek, które ma charakter miasta uzdrowiskowego, ma bardzo dużo obostrzeń i dużo, tak kolokwialnie się wyrażę, uzgadniaczy, czyli organów, z którymi należy taką lokalizację uzgodnić. I to jest jedyny moment, w którym no, można liczyć na wsparcie tych organów, że w jakiś sposób ich wypowiedź może wpłynąć na negatywną, tak? Czyli na odmowę tej lokalizacji. I tymi organami w przypadku miasta Ciechocinku jest... Przepraszam, ja słyszę tutaj głosy, ale proszę kontynuować. Natomiast pana poproszę o uspokojenie się. Jeśli pan będzie chciał zabrać głos, zapraszam. Takim organem jest przede wszystkim w przypadku miast uzdrowiskowych minister zdrowia, który uzgodnił, jest konserwator zabytków. W przypadku tutaj jest, ten obszar jest nie tylko obszarem zabytkowym objęty ochroną konserwatorską, ale sam budynek jest również, znajduje się w ewidencji zabytków. Konserwator uzgodnił. Ja może jeszcze dodam do wypowiedzi pana przewodniczącego, który wspomniał o tym, że pani konserwator tam wpisała warunek dotyczący kolorystyki, co taki dosyć się wydawało w przypadku akurat tej inwestycji może mało istotne. Natomiast jeszcze jeden warunek tam był wpisany, że na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę należy przedłożyć w delegaturze projekt, żeby uzgodnić odrębnie to, tą inwestycję. Na etapie uzyskiwania decyzji lokalizacyjnej my nie wiemy, jak ten dokładnie, prawda, będzie wyglądał ten obiekt i poza tym ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w odniesieniu do lokalizacji inwestycji celu publicznego nie przewiduje niestety zachowania ładu przestrzennego. Jest wprost napisane, że jakby ten warunek dotyczący ładu przestrzennego w przypadku lokalizacji inwestycji celu publicznego nie ma zastosowania. I to już bardzo poważnie tutaj ogranicza możliwość też zastosowania jakichś no, innych narzędzi, które by taką inwestycję mogły zablokować. Każdy, kto prawda, przychodzi, spaceruje tu i widzi taki obiekt, no na pewno czuje jakieś poważne zakłopotanie. Ja również je odczuwam, ponieważ no, nie chcę już tutaj mówić wprost, że jest to brzydkie, ale naprawdę wprowadza taką przestrzeni no, nieład. Dziękuję. Mówiła pani Elżbieta Matusiak, urbanista. Przejdę do rozmowy jeszcze z panem przewodniczącym Rady Miasta, pan Marcin Zajączkowski. Panie przewodniczący, mamy tutaj taką sytuację, sposób, jest, że ta inwestycja została wyłączona z kontroli przez sanepid, ponieważ ktoś stwierdził, że ona w sposób znaczący nie oddziaływuje na środowisko. Jak to jest?
Co dokumentować, panie redaktorze? No, sam pan zacytował wypowiedź, powołując się na to, jeżeli przyjmujemy, że tego typu inwestycje i tego typu instalacje nie wpływają na zdrowie i życie człowieka, no to trudno komentarz. To już sama ta instytucja za siebie wystawia tutaj cenzurkę. Panie przewodniczący, nie wiem, nie jestem pewien, ale wychodzi na to, że to prawnik Urzędu Miasta tak podpowiedział. Bez komentarza. Dziękuję. Mówił pan Marcin Zajączkowski, przewodniczący Rady Miasta w Ciechocinku. Proszę państwa, jak widać, jest bardzo wiele różnego rodzaju... Przepraszam, bo pan bardzo krzyczy, ja nie mogę się skupić. Za chwilę będę z panem rozmawiał. Jest wiele problemów, które powodują, że trudno jest dociec prawdy, czy mieszkańcy, czy urząd miasta, czy też inna instytucja jest władna w tym, aby w tym wypadku wysłuchać mieszkańców i powiedzieć, do rozbiórki nie będzie tego. Zapraszamy państwa, aby zostać z nami i poznać kolejne aspekty tej sprawy. Pan Marcin Strych, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta. Panie radny, no są bulwersujące informacje, że ktoś wydaje taką decyzję i to na podstawie tego, że jakiś prawnik albo być może, no nie wiem skąd się to wzięło, że stwierdzono, a nie będzie oddziaływać, więc tutaj wyłączamy kolejną instytucję z kontroli. Witam państwa bardzo serdecznie. Przede wszystkim nie ktoś wydaje decyzję, tylko decyzję lokalizacji celu publicznego polegającą na montażu tej anteny i jej uruchomieniu wydał burmistrz Ciechocinka. Proszę państwa, no ja jako radny, moi koledzy w Radzie Miejskiej, większość z nich stara się sprawy miasta na bieżąco monitorować, sprawdzamy BIP, interesujemy się tymi sprawami. Niestety ta decyzja została wydana nie tylko poza wiedzą radnych Rady Miejskiej w Ciechocinku, ale przede wszystkim poza wiedzą mieszkańców. Kiedy ten maszt powstał w zeszłym roku, wielokrotnie pytaliśmy, wracaliśmy do sprawy, jak to się stało. Pytaliśmy pana burmistrza, którego niestety tutaj nie ma. Z tego co wiem, był zaproszony. On powinien zabierać głos w tej sprawie, gdyż to jego podpis widnieje pod dokumentem, który legalizuje tą budowlę tutaj. Pytaliśmy, jak to się stało. I usłyszeliśmy też to tłumaczenie, podobno jak tutaj pani kierownik. Urząd nie miał wyjścia, musiał wydać. Dlaczego nie miał wyjścia, proszę państwa? Dlatego, że nie wpłynął żaden protest od mieszkańców. A dlaczego nie wpłynął żaden protest od mieszkańców? Proszę państwa, ponieważ informacja o tym, że można zaprotestować przeciwko tej budowli, pojawiła się nie w BIP-ie, który codziennie sprawdzam rano jako lekturę, biuletyn informacji publicznej, otwieram, bo też korzystam z telefonów komórkowych, z internetu, otwieram, sprawdzam co nowego w Urzędzie Miejskim, jakie wpłynęły wnioski, co się dzieje. Nie nawet na tablicy ogłoszeń, gdzie wchodzi się do urzędu i można zobaczyć, tylko na małej tablicy ogłoszeń na pierwszym piętrze. Mało kto tam trafia, nikt tego nie czyta, osoba niepełnosprawna nie miała najmniejszych szans tego przeczytać i zaprotestować. I dlatego ta lokalizacja, pan mi pokaże drugie uzdrowisko w Polsce, ja byłem w większości uzdrowisk w Polsce, gdzie w centrum miasta, to jest akurat obszar mało reprezentacyjny, Ciechocinek jest naprawdę piękny, jesteśmy na targowisku, jest to centrum miasta, nie jest tu może zbyt pięknie, gdzie stoi taka antena. Ja już nie mówię o aspektach czysto wizualnych, bo wygląda to fatalnie państwu. O aspektach zdrowotnych wypowiedział się pan doktor, słyszeliśmy panią, która cierpi z tego powodu na różne dolegliwości. Proszę mi powiedzieć, jak to jest możliwe, że poza wiedzą mieszkańców, poza wiedzą radnych, pan burmistrz podpisuje tego typu decyzje. Wystarczyło powiedzieć jednej, drugiej osobie, słuchajcie mieszkańcy, będę musiał podpisać, czy jest, zmusza mnie sytuacja prawda do podpisania tej decyzji, zaprotestujcie. Pan burmistrz podpisał, bo żaden protest nie wpłynął. Żaden protest nie wpłynął, gdyż nikt o tym nie wiedział. To jest sedno tej sprawy i chciałbym, żeby to wybrzmiało. Po prostu poszło się najkrótszą drogą, nikogo nie informując. Śmiem twierdzić, że tej anteny dzisiaj bronią w tym mieście, w naszym pięknym uzdrowisku, tylko dwie osoby. Pan burmistrz, który wydał tą decyzję i ciężko mu jest się teraz z tego wycofać, i osoba, która jest właścicielem hali targowej,
która czerpie korzyści finansowe z tego, że ten maszt tutaj stoi. Ja jestem tym oburzony, mieszkańcy też są oburzeni. Ja bardzo dziękuję, że oni przyszli, zmarzli tutaj. My cały czas poświęcamy swój czas, bo ja wciąż wierzę, że ta konstrukcja zniknie. Bo te maszty mogą stać, wszyscy korzystamy z telefonii komórkowej, z internetów, ale takich masztów nie stawia się w centrum uzdrowisk w Polsce. 150 metrów stąd jest strefa uzdrowiskowa A. To jest skandal, proszę państwa. Dziękuję. Mówi pan Marcin Strych, radny miejski. Jeszcze tu państwo prosili o głos. Ja już nie pamiętam, pan, tak? Pan Stanisław Makowski. Stanisław Makowski, mieszkaniec Ciechocinka. Tak? Proszę. 60 lat. Tu się urodziłem, tu mieszkam. Powiedziałem, 60 lat. Z zawodu jestem marynarzem. 41 lat spędziłem na morzu i odwiedziłem wiele ciekawych zakątków świata, ale powiem, że nigdy nie zamieniłbym tego miasta na żadne inne miejsce na świecie. To jest tylko taka krótka dygresja. A teraz, jeśli państwo mi pozwolą, to mam parę kwestii na temat tego masztu, który tu widziałem z tyłu. Proszę bardzo. Tak wiele się mówi o ochronie środowiska, o tym, że każdy z nas ma prawo oddychać czystym powietrzem i pić czystą wodę. Ale jest jeszcze jeden element środowiska, który nas otacza i jest on również ważny, jak czysta woda i czyste powietrze. Tym elementem jest otaczające nas pole elektromagnetyczne, a dokładniej, bardziej precyzyjnie mówiąc, natężenie tego promieniowania, które jesteśmy cały czas poddawani. O ile łatwo zauważyć smog i brudną wodę, o tyle zanieczyszczenie naszego otoczenia gęstym polem promieniowania elektromagnetycznego jest praktycznie nie do zauważenia. Ale łatwo się o tym przekonać, jaki to pole ma wpływ na nasze zdrowie i życie, wykonując prosty test opracowany przez amerykańskiego lekarza doktora Leonarda Caldwella. Jeśli państwo pozwolą, to przytoczę krótką instrukcję, jak taki test każdy może u siebie w domu wykonać. Otóż proszę zakupić w kwiaciarni dwa identyczne kwiatki, no prawie identyczne, podobnej wielkości, z tego samego źródła, tego samego gatunku. Proszę ustawić te kwiatki u siebie w domu na parapecie, tam gdzie zwykle kwiatki stoją. Teraz proszę nabrać do dwóch równych szklanek wody zwykłą wodę z kranu o temperaturze pokojowej, takiej jak zwykle kwiatki podlewamy. Kolejny krok. Proszę podlać pierwszy kwiatek tą wodą, tak zwaną zwykłą naszą kranową, z pierwszej szklanki. Natomiast drugą szklankę proszę wstawić do kuchenki mikrofalowej, uruchomić ją na około 1 minutę. Następnie wyjąć tą szklankę, ostudzić wodę do temperatury otoczenia i podlać drugi kwiatek. Zobaczycie państwo, że od 3 do 5 dni drugi kwiatek będzie martwy. Z czego to wynika? Po prostu zmiennie. Podczas gdy pierwszy kwiatek podlewany tak zwaną zwykłą wodą kranową będzie się miał bardzo dobrze, drugi kwiatek będzie martwy. To znaczy, że woda kranowa, którą zwykle pijemy i używamy w domach, po napromieniowaniu w kuchence mikrofalowej stała się martwa. Zostały zabite wszystkie formy życia, zostały w niej zabite. Woda, która dalej tak samo smakuje i tak samo wygląda, w rzeczywistości stała się toksyną, a wręcz jest trucizną. O czym właśnie świadczy ten martwy kwiatek? Człowiek to w 70% woda. Proszę sobie wyobrazić, co się dzieje z wodą w naszym organizmie, kiedy zostaniemy wystawieni na tak silne promieniowanie, jak na przykład ten maszt, który stoi z tyłu. A maszt usytuowany w Ciechocinku na dachu hali targowej ma moc o wiele większą niż kuchenka mikrofalowa. Trudno to ocenić w zależności od jakiej mocy będzie używany. W założeniu ten maszt będzie pracował 24 godziny na dobę. Wnioski proszę wyciągnąć sobie sami. Teraz podam drugi przykład. Mam w swoim komputerze film dokumentalny nakręcony przez angielską stację BBC. Otóż w małym miasteczku na południu Anglii umieszczono maszt przekaźnikowy telefonii komórkowej w małym miasteczku. Po 2 latach od momentu, jak ten maszt zaczął działać pełną mocą, zauważono, że w tym spokojnym małym miasteczku zaledwie w ciągu 2 lat zanotowano około 60 samobójstw. I to głównie ludzi młodych, nastolatków, ale również dzieci w wieku 8-10 lat. Oprócz tego zauważono wybuch prawdziwej epidemii raka mózgu, tak zwanego glejaka. I to też głównie u młodzieży i dzieci. Dlaczego tak się dzieje? Dzieci i nastolatki mają cienkie kości czaszki. A czaszka to jest swego rodzaju chem ochronny dla mózgu.
Ludzie starsi mają kości mózgu o wiele grubsze i bardziej gęste. Dodatkowo wiele dzieci korzysta z telefonu przez wiele godzin dziennie, a nawet z nimi śpi. Teraz wróćmy na nasze podwórko. Masz na dachu hali targowej umieszczono w pobliżu bloków mieszkalnych. Tutaj właśnie widzimy bloki przy ulicy Stolarskiej, Strażackiej, Broniewskiego, Kopernika, Hermanowskiego. Codziennie kilkaset ludzi robi zakupy w sklepach, w butikach zgromadzonych tutaj w hali targowej. Jest to również miejsce regularnie odwiedzane przez kuracjuszy i gości odwiedzających nasze miasto. Wiele ludzi tu pracuje w sklepach, biurach, agencjach. Czy myślicie państwo, że promieniowanie z tego masztu nie będzie miało wpływu na ich zdrowie i życie, jeśli każdego dnia będą przebywać w tym silnym polu elektromagnetycznym przez wiele godzin? Czas na podsumowanie. Ludzie, którzy podjęli decyzję i wydali zgodę, aby w centrum Ciechocinka na dachu zabytkowej hali targowej umieścić masz przekaźnikowy, o tak silnym działaniu w ogóle nie przejmują się zdrowiem i życiem mieszkańców żyjących tu na stałe w swoich domach. Podobnie tak samo lekceważą sobie zdrowie i życie ludzi tu pracujących na stałe czy prowadzących swoje biznesy. Na pewno wielu kuracjuszy zrezygnuje z odwiedzania tej części miasta. W dzisiejszych czasach nie trzeba zlecać ani opracowywać jakichś kosztownych ekspertyz czy badań trwających wiele lat. Wystarczy otworzyć internet i wpisać hasło wpływ promieniowania Wi-Fi na organizm ludzki, a pojawi się setki, jeśli nie więcej artykułów, opracowań i opinii na ten temat. Lokalizacja tego masztu musiała kosztować, podejrzewam, kilkaset tysięcy złotych. Nie znam dokładnej wartości. Ktoś za to zapłacił, bo miał w tym interes, aby taki maszt został zainstalowany właśnie w tym miejscu. Może warto, aby prokuratura zbadała cały ten proces projektowania i wydania pozwania na taką lokalizację w centrum Ciechocinka. I już kończę. Ciechocinek to miasto zabytków. O każdej nowej budowie, o każdym remoncie decyduje i musi się wypowiedzieć wojewódzki konserwator zabytków. Jest bardzo ciekawe dla nas, co tym razem skłoniło panią wojewódzki konserwator zabytków, aby wydać zgodę na zbudowanie takiego monstrum, takiego stalowego potwora i cichego zabójcę w samym centrum miasta na starej zabytkowej hali targowej. Może kiedyś dowiemy się, znajdziemy odpowiedź na to pytanie. I ostatnia kwestia. W tym roku kończy się kadencja lokalnych władz samorządowych. Tych samych, które wyraziły zgodę na powstanie tego masztu na dachu hali targowej. Zanim oddamy, czy wrzucimy nasz głos do urny wyborczej w listopadzie tego roku, dobrze się zastanówmy, czy chcemy, aby ci sami ludzie, którzy wydali zgodę na ten maszt, sprawowali władzę przez kolejną kadencję. Jeśli tak będzie, to powierzymy stery naszego miasta po raz kolejny tym samym osobom, to może za chwilę okaże się, że powstanie kolejny maszt przekaźnikowy może na bloku przy ulicy Spółdzielczej, Polnej, Nieszawskiej, Kopernika, Zdrojowej. Któż to wie? Jeśli ktoś zechce, mogę podać tytuły obu tych dwóch dokumentów, które tutaj przytoczyłem, o których mówiłem wcześniej. Proszę do mnie podejść po programie, to chętnie udzielę. Dziękuję. To, proszę pana, to już może. Mówił pan Stanisław Makowski. Wrócę do rozmowy z panem Jarosławem Jucewiczem. Panie Jarosławie, sprawa wydaje się dla pana przesądzona, czy też nie? Bo jednak macie tutaj decyzję o tym, że jest to wybudowane z rażącym naruszeniem prawa. No to co w takim wypadku? Znaczy, ja tu może zacznę trochę inaczej. Pierwsze, warto było dodać i sprostować pewne słowa. Tutaj z tym masztem można było postąpić urzędniczo poprawnie, to znaczy po pierwsze trzeba było tą dokumentację zweryfikować poprawnie, a więc te moce anten zsumować i kazać przeprowadzić ocenę na środowisko. I tu jakby było pierwsze rozwiązanie tego, z racji tego, że Urząd Miasta nie poczynił nic, aby merytorycznie przyjrzeć się tym wnioskom i podjąć słuszną decyzję, to tutaj by z tym masztem po pierwsze nie było problemu i ja przy udziale państwa, za co bardzo dziękuję, że telewizja podjęła ten temat, bo nie każda telewizja chce poruszać takie tematy, które interesują społeczeństwo. Próbowałem dla wielu różnych rzeczy, bo najlepszym rozwiązaniem to jest mówić o nim. Tutaj teraz stoi przed nami wyzwanie dość potężne, bo pewnie batalia sądowa nie tylko w cofnięciu pozwolenia na budowę,
ale także poczynić jak najlepsze kroki, żeby to faktycznie usunąć z tego miasta, bo skoro urzędnikom się nie udało, no to mieszkańcy to będą musieli zrobić. Szkoda, że tak późno, bo jakbyśmy byli o tym wcześniej poinformowani, to byśmy pewnie to już zrobili, tak? Natomiast teraz musimy posprzątać po tym, co zastaliśmy. Dziękuję. Kończymy nasz program. Pan Jarosław Jucewicz z Ciechocinka. Proszę Państwa, no bardzo trudno tutaj cokolwiek wyrokować. No instytucje stwierdziły, że wszystko jest w porządku. Nasza stacja nie wyrokuje w tej sprawie, ale przedstawiamy głos mieszkańców, głos ludzi, którzy wypowiedzieli się i powiedzieli o tym, że najzwyczajniej w świecie oni nie zostali wzięci najzwyczajniej w świecie pod uwagę. Mieszkają tuż obok, a nie są uznani za stronę. Ich nie informowano o tym, że będzie się coś takiego tutaj budować. Myślę, że warto w swoich miejscowościach również zainteresować się nie tylko biuletynem informacji publicznej, nie tylko wywieszką w urzędzie gminy, ale chodzić, szukać i szperać, dopytywać, czy przypadkiem czegoś innego nie będzie budowane, bo jak tutaj słyszeliśmy, była informacja gdzieś tam zamieszczona w którymś z korytarzy na pierwszym piętrze. No ale czy to wszystko, czy to wystarczy? A być może gdyby poinformować mieszkańców, powiedzieć im, że będzie taka budowa, zrobić spotkanie, przedstawić informacje ekspertów i uspokoić. Proszę Państwa, nic złego się nie dzieje. Proszę, oto są wyniki badań. W tym wypadku tak nie postąpiono i oto jest problem. Z Ciechocinka żegna się z Państwem Adam Ślusarski.